W Sądzie Okręgowym w Częstochowie miał się dzisiaj rozpocząć proces Rafała O., który jest oskarżony o zabójstwo dwóch kobiet w miejscowości Gruszewnia. Sąd zdecydował jednak, że proces rozpocznie się w grudniu. Mężczyźnie grozi dożywocia. Najpierw pił z kobietami alkohol, potem brutalnie je zaatakował. Paweł Jędrusik. Rafał O. jest oskarżony o to, że w sierpniu 2022 roku miał zabić dwie kobiety, matkę i córkę, w jednym z domów w małej miejscowości w powiecie kłobuckim. O makabrycznym odkryciu służby zaalarmował członek rodziny. Prokuratura zarzuca oskarżonemu zabicia dwóch osób, czyli podwójnego zabójstwa w warunkach działania ze szczególnym okrucieństwem, zadania kilkunastu ciosów każdej z ofiar. I jeśli chodzi o potencjalne wnioski co do odbycia kary, no wiadomo, że jest to również do kary dożywotniego pozbawienia wolności. Inna kara nadzwyczajna to jest 25 lat pozbawienia wolności. Co do wniosków na tym etapie jest zdecydowanie za wcześnie. W piątek oskarżony został doprowadzony do sądu. Przed rozpoczęciem rozprawy jego obrońcy wnioskowali o przeprowadzenie mu dodatkowych badań, między innymi neurologicznych. Sąd jednak oddalił te wnioski. Kwestia świadomości oskarżonego i poczytalności oskarżonego w dacie czynu, zarzuconego mu czynu, to jest kluczowa dla całej sprawy. Przede wszystkim jest warunkiem prowadzenia postępowania sądowego. W przypadku, jeżeli okazałoby się, że stan poczytalności oskarżonego był inny niż wskazano do tej pory, z pewnością będzie to miało wpływ na dalszy tok postępowania. Ostatecznie sąd zdecydował o przeniesieniu terminu rozprawy na grudzień, dlatego że jeden z obrońców oskarżonego otrzymał dość późno materiały związane ze sprawą i nie zdążył jeszcze się z nimi zapoznać.